też standardowo przechodzi. Ja zawsze mówię dla tych leniuchów na Facebooku, choć wiem, że ja sam czasem oglądam na Facebooku webinary na przykład, natomiast osobiście jednak wolę sobie wejść na Click Meeting. Strasznie mnie denerwuje, nie wiem jak ciebie Angelika, jak na Facebooku na przykład sobie coś oglądam, a później gdzieś coś ruszę, czy ktoś coś skomentuje, mi się pojawi powiadomienie i wychodzę. Tak ostatnio oglądam na Facebooku transmisję na żywo kancelarii, ministra, kancelaria premiera, coś takiego. I tak szczególnie w czwartki oglądam, nie wiem jak pozostali, wtedy zawsze tak z zaciekawieniem, bo to jest tak z tygodnia na tydzień. No wrócimy, nie wrócimy, coś będzie, coś powiedzą, coś więcej czy nie. Nie wrócimy, ja już się nawet nie szykuję. To zobaczymy. No słuchaj, zobaczymy. Natomiast ja słyszałem ostatnio, bo dzisiaj taki temat związany z grafomotoryką, że właśnie po tym roku komputerowym, tak to nazwijmy, grafomotoryka leży. No mój drugoklasista osobisty, jak zawsze miał problem z chwytem pisarskim, tak jakoś niespecjalnie mu się poprawiło, szczerze wreszcie powiedziałbym, że mu się pogorszyło. Dlatego jak najbardziej nie zapominajmy o tym. Ale to zaraz, nasza ekspertka Angelika Zurosz, która oczywiście będzie mówiła o tym, jak z dyslektykiem pracować, jak ćwiczyć tą grafomotorykę i pokażę masę różnych rzeczy, które ta Angelika robi, tworzy własnymi rękoma i siłami. Ja jak zawsze pozwolę sobie na drobną reklamę od naszego partnera technologicznego, czyli słuchajcie, jeżeli szukacie monitora, to do końca kwietnia ostatnia szansa na to, żeby na hasło zainspirowani, kupując monitor MyBoard Black 65 cali, dostać taki piękny statyw za darmożkę. Ja osobiście taki statyw mam, polecam, jeżeli ktoś lubi podróżować z monitorem i sobie przemieszczać się między klasami, a ja jako anglista tak robię, to naprawdę, no faktem, że monitor swoje waży tam z 10 kilo, ale to od razu siłka jest lekka i takim monitorem można sobie bez problemu przejeżdżać. Jeżeli macie tylko płaskie podłogi, jakieś tarty i tak dalej, to naprawdę jeździ. Super, tak? I jeszcze jedno ogłoszenie, na początek też przypomniał o tym pod koniec webinaru, słuchajcie, czyli druga rzecz, między innymi czeka nas w przyszłym tygodniu, oprócz tego, że będzie w ogóle o mapach interaktywnych i spotkanie z Darkiem Nowakiem, nie tylko dla historyków czy geografów, bo mapy interaktywne świetnie się sprawdzają w pracy z klasami 1-3, to czeka nas webinar pro, taki webinar specjalny 3 godziny z Moniką Kapuśniak, to jest 28 kwietnia, na który możecie się zapisać, słuchajcie, już dziś i link dla chętnych wysyłam, możecie znaleźć też go na Facebooku, za chwilę wam link do Facebooka podeszę, gdzie zobaczycie co i jak z Moniką jest, to będzie szkolenie, słuchajcie, z Geniali, takie od zera do mini escape roomu, tak od takiego zera i pół, jak już to Monika powiedziała, czyli dla takich będą podstawowe informacje, ale szybko będziemy progresować do tego, żeby już tworzyć własne escape roomy w takiej aplikacji Geniali, która jest po prostu genialna. Tak więc, a że Monika jest świetnym ekspertem, jeżeli chodzi o wszystkie tikowe rzeczy, to Angelika też potwierdzi, bo Angelika jakby nie omija żadnych webinarów z Moniką. Tak, wyrosłam na Monice. Wyrosła na Monice i one we dwie się świetnie uzupełniają. Dokładnie. Tak więc to jeżeli chodzi o ogłoszenia takie ode mnie. Ja z wami będę, certyfikat oczywiście będzie, nie ma tak łatwo, bo i ankieta jest zawsze na koniec od jakiegoś czasu. Dokładnie. Jestem z wami zarówno tutaj na czacie, jak i także na Facebooku. A teraz oddaję was w ręce Angeliki i bawcie się dobrze. Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj po takim pięknym wstępie Sylwestra, nie wiem co powiedzieć, a serdecznie zapraszam na webinar pro do Moniki. Naprawdę warto i świetne, świetne rzeczy tam się będą dziać. Dzisiaj będę mówić o grafomotoryce. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Też pokażę, jak ja to wykorzystuję na zdalnym nauczaniu. Też trochę opowiem, co sama robię, więc Sylwester, powiedz mi, czy tylko widać dobrze prezentację? Tak. Super. Wszystko widać. Super.
No to jak dzisiaj powiemy sobie o grafomotoryce u dyslektyka, czyli jak pracować i na czym pracować z dziećmi, które mają takie problemy w domu, na edukacji też online'owej, bo wiadomo, już od tak dawna, dość dawna jesteśmy w domu. Pokażę praktycznie ćwiczenia z zastosowaniem tego, co dziecko każde w domu ma. Czy to będą mąka, czy to będzie zwykłe pudełko, czy nawet magiczne gumki do ołówka też mogą nam się sprawdzić. Ostatnio czytałam taką wartościową książkę Barbary Cwoniuk Igor. Tutaj jest mowa, jest to o chłopcu, który boryka się z dysleksją i pokazane, że nie tylko o zwykłe dziecko, ale też nawiązanie do Alberta Einsteina, który miał właśnie dysleksję i tutaj pozwoliłam sobie umieścić taki cytat, gdzie chłopiec nazywa, że muszę nauczyć się żyć z tą panią dysleksją, muszę zaakceptować, że jest, ale powinienem też zacząć już z inną walczyć. I on w całej tej książce będzie bardzo mocno starał się walczyć z dysleksją, będzie chciał żyć normalnie, nie bać się, więc serdecznie polecam tą pozycję do przeczytania, ale też będzie nazywa dysleksję chaosem, chaosem w jego głowie. Jaki jest cel ćwiczeń grafomotorycznych? To na pewno Państwo w szkołach prowadzą, wiedzą i tylko tak dla przypomnienia. Przede wszystkim, co chcemy osiągnąć? Musimy sobie zadać pytanie, co my chcemy przez to osiągnąć. Ja zadaję sobie takich 5 pytań przed każdymi zajęciami, że chcę z uczniem poprawić sprawność ruchową kończyny górnej, poprawić sprawność manualną, wykonywanie precyzyjnych ruchów palców, bardzo mi na tym zależy, żeby moi uczniowie to potrafili, doskonalenie umiejętności chwytu narzędzia pisarskiego i doskonalenie pisania i poprawę koncentracji. W szkołach mamy różnych uczniów, czy to są uczniowie, którzy mają problem właśnie z pisaniem, czy to są uczniowie, którzy mają problemy z budową dłoni. Ja mam ucznia, który ma bardzo powykrzywiane nadgarstki, więc tutaj praca z nim jest o tyle utrudniona, że po 20 minutach chłopiec jest zmęczony, płacze i nie chce już dalej wykonywać. I czy to wszystko jest możliwe podczas zajęć grafomotorycznych? Otóż tak, jest to wszystko możliwe. Zaraz pokażę Państwu, jakie ćwiczenia możemy stosować, żeby zachęcić naszego ucznia do pracy. To są przykładowe ćwiczenia. Zaczniemy sobie, ulepimy dziś bałwana. To są wykorzystywanie mas różnego rodzaju. Nie tylko musimy te masy kupić za dość duże pieniądze, bo wiadomo, że my nauczyciele dużo inwestujemy swoich prywatnych pieniążków w wszystkie pomocy dydaktyczne. Tutaj mamy ciągnący glutek. Jest to masa z płynu do prania, trochę mąki, trochę wody i już ten glutek nam się troszeczkę zrobi. Gotowane farby, ja to stosowałam na zajęciach z dziećmi, pozwalałam rysować, malować rękoma. Jest to, tworzenie tych farb, tworzy się je z mydlin, gotuje je się w garku, więc ten proces też trochę trwa. Jeśli Państwo będą chcieli, to ja te przepisy na te masy wszystkie omawiane wyślę tutaj na czacie, bądź też na grupie Zainspirowani. Masa solna powszechnie znana, używamy dzieci na plastyce też, więc na zajęciach grafomotorycznych jak najbardziej. Ciastolinę, sztuczny śnieg, też możemy, są różne przepisy na ten sztuczny śnieg wykorzystywać na zajęciach. I ciecz nie newtonowska. Jest to świetne, po prostu pokazanie, jak dziecko może położyć rączkę, narysować, i to gdzieś zginie. I znowu możemy, więc to też te masy wszystkie nie są tak na jednorazowe, ponieważ jak na przykład ten ciągnący glutek nam nie zabrudzi się, więc czy też my go nie spali nam na podłogę, możemy jeszcze raz użyć już na przykład przy innych ćwiczeniach. Tutaj akurat jest taki kocioł, którym będziemy gotować te masy. Wykorzystywanie mas sensorycznych. Tutaj na tym zdjęciu jest pokazany artyzm moich uczniów. Jest to właśnie na bazgranek, to oni mówią, farbami gotowanymi.
tą masą, którą tutaj właśnie mówiłam o farbach gotowanych, barwione jest to barwnikami spożywczymi. Możemy, jeśli mamy takie informacje, że na przykład nasi uczniowie nie mają alergii na farby, możemy to zabarwić na różne kolory. Tutaj akurat mieliśmy kolor niebieski, czarny, więc tutaj dziecko bądź też grupa dzieci mogła się wyżyć na tej kartce. Zadanie polegało na tym, żeby narysować siebie. I tutaj mamy jedną buzię, tutaj mamy dziewczynkę, co możemy zauważyć po ustach i po czarnym oku z rzęsami. Tutaj było takie wytłumaczenie, że jest to kobieta z pomalowanymi rzęsami, więc też świetne skojarzenie. I takie prace zbieram bardzo często i pokazuję rodzicom na wywiadówkach, co udało mi się zrobić, co robiliśmy, bo też często jest tak, że dzieci chcą powtórzyć te ćwiczenia w domu. Obrazy pełne zapachów. Te ćwiczenie polega na tym, że do kubeczka z mlekiem dzieci sypią przyprawy. Przyprawy każda mama, wszyscy mamy w kuchni, więc możemy z szafki wyjąć i doskonale to się sprawdzi. Dzieci biorą paluszkami szczyptę tych przypraw i sypią tutaj na mleko. Jak oni to zrobią? Czy będą to tylko kolory czerwone, czy też pomarańczowe, w zależności od tego, jakie mamy przyprawy. Może to być papryka ostra, cynamon, curry, wszystkie takie, żeby to był efekt widoczny na białej kartce. I tutaj mamy obraz gotowy. Po wyschnięciu, kiedy ten obrazek nam wyschnie, jest piękny zapach, unosi się w całej sali, więc dzieci też bardzo często wąchają. Jeden warunek, że malujemy palcami. Te ćwiczenie nam pomoże usprawnić tutaj pracę palców. Może też dziecko chwyci tak przyprawę jako szczyptę, maluje tylko paluszkami, opuszkami, bo też jak ma ochotę na całą dłoń, to też może całą dłoń. Tutaj mamy obrazek, jest to pustynia, mamy dwie osoby idące na tej pustyni. To ćwiczenie też wykorzystuję do budowania opowiadania z racji tego, że jestem nauczycielem języka polskiego, więc każdy tak naprawdę inicjatywę ucznia przekłada na polski, więc też tutaj mamy budowanie opowiadania, ale mówię, każdy ma mleko, jakiś pojemniczek, kilka przypraw, które nam do tego będą potrzebne. I tutaj to są zdjęcia z moich zajęć. Tu mamy właśnie uczniów, którzy malują paluszkami, tu mają przyprawy nasypane. Uczulam bardzo mocno na to, żeby zapytać się rodzica, czy na przykład dziecko nie ma alergii na cynamon. Ponieważ też miałam ucznia, który miał silną alergię na cynamon, więc tutaj musiałam od razu zrezygnować z tej przyprawy, zastąpić to czymś innym. Tutaj mamy na przykład dziewczynka, gdzie ma problem właśnie z pisownią, pisała litery alfabetu, próbowała napisać swoje imię Klaudia, też wykonała rysunki, tylko opuszkami palców. Tutaj pojawiały się słoneczka, literki, tutaj mamy kwiatuszki, więc to też nam jest ta praca bardzo potrzebna. Nawet teraz o nauczaniu zdalnym możemy to wykorzystać, poprosić mamę, żeby przygotowała miseczkę z mlekiem, trochę przypraw i już możemy na kamerce i ćwiczyć z dzieckiem, czy przepisanie literek w klasie pierwszej, żeby napisało A, B i tak dalej, paluszkiem. Wtedy możemy też zweryfikować to, jak to dziecko radzi sobie z pisownią, czy rozróżnia litery, czy wie, co pisze, więc to ćwiczenie można wykorzystać na wiele sposobów. Tutaj mamy, zatytułowałam ten slajd, brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Jak powszechnie wiadomo, kiedyś nasze mamy wychowywały jeszcze w tym takim niesterylnym świecie, można było się brudzić, wybrudzić, przychodziło się do domu brudnym, ale jak bardzo szczęśliwym. Tutaj jest zdjęcie ręki, podczas malowania farbami, odbijaliśmy swoje dłonie na kartce. Tutaj tak samo, malowanie opowieści. To była opowieść, czytałam dziecku historię i dziecko malowało to, co słyszało.
Tutaj zastosowałam tylko jeden kolor, ponieważ mam chłopca, który tylko pracuje z kolorem zielonym, więc wszystkie rysunki, obrazki, ćwiczenia wykonywane są albo zieloną kredką, zielonym mazakiem, zieloną farbą, tylko kolor zielony, żaden inny. Tutaj próbowałam dodać żółty, to obraził się i już była koniec pracy. Więc tutaj zaryzykowałam chętnie, żeby też mój uczeń poradził sobie z tym zadaniem. Tutaj mamy moich uczniów podczas właśnie zajęć grafomotorycznych. Brudne ręce, brudne koszulki. Tutaj powstawały piękne prace, jeśli chodzi o właśnie odbijanie rąk. Później te wszystkie prace wywieszam na korytarz szkolny, żeby też inni uczniowie zobaczyli, jakie prace ci uczniowie wykonują. To też jest taki moment dowartościowania tych dzieci, bo nie oszukujmy się, dziecko na lekcjach, szczególnie dziecko dyslektyczne, mające jakiś deficyt, czuje się gorsze od innych, więc takiego ucznia warto jest dowartościować, czy powieszeniem jego pracy na szkolnym korytarzu, czy umieszczenie z jego pracy zdjęcia na stronie internetowej szkoły, gdzie robimy na przykład, opisujemy jakieś wydarzenie, bądź też chcemy pokazać, jakie prace, piękne prace nasi uczniowie wykonują, to też można w taki sposób go dowartościować. Teraz poprzez tą edukację zdalną moi uczniowie bardzo często mówią, że ale my nie wiemy, my nie chcemy, bardzo często jest takie poddawanie się ucznia. Nie, ja nie chcę, ja nie umiem, proszę pani, ja nie umiem. Właśnie, że umiesz, tylko teraz pokażę ci sposób na wykonanie tej pracy, tego zadania. Pomogę, ale to ty jesteś inicjatorem. Po linii do kłębka. Tutaj mamy zadanie, to polega na tym, żeby paluszkiem tutaj dziecko idzie po tej linii prostej, potem takiej falowanej, zygzakiem, idzie też takimi kwadratami, jednym paluszkiem, całą dłonią. Jeśli na przykład mamy możliwość w klasie, bądź mamy dosyć dużo miejsca, to możemy taką linię zbudować z kartek, zwykłych kartek papieru, różne na przykład wydrukować obrazki, gdzie dziecko idzie i musi dłonią dotknąć obrazka, nie wiem, zaczynającego się na literę K i dotyka wszystkie obrazki. Może skakać, w zależności od tego, ile mamy miejsca. Niestety ja w swojej klasie posiadam bardzo mało miejsca, bo dzielę swoją klasę z pracownią komputerową, więc tam nie mam tak dużo miejsca, żeby to robić na podłodze, ale do tego mamy stoliki, więc to też nam pomaga. To ćwiczenie można też wykorzystać, układając takie zwykłe, tutaj Państwu pokażę, pomponiki i przy użyciu na przykład takiej pensety. Jest to penseta chirurgiczna, plastikowa, najtańsza na Allegro za 99 groszy. Dziecko chwyta pensetę i układa tutaj wszystkie pomponiki w linii. Tylko wiadomo, jeśli do pomponików chcemy użyć, to ten rysunek musi być dosyć duży, żeby dziecko mogło poukładać te pomponiki spokojnie. Czy też możemy tutaj inne rzeczy zastosować, żeby dziecko na przykład fasolą wyłożyło tą linię, czy też usypało linię z kaszy, czy też z ryżu, w zależności to, co mamy pod ręką. Wiadomo, makaron, kasza, jest to najtańsza rzecz, która nam pomoże w procesie edukacyjnym naszych uczniów. Bo nie szukujmy się, wszystkie materiały do ćwiczeniowe, jeśli chodzi o dysgrafię, grafomotorykę, są dosyć drogie, a często szkoły nie mają pieniędzy na zakup takich materiałów. Więc tutaj przychodzi nam Paint, przychodzą nam różne strony internetowe, na których możemy szukać inspiracji, obrazków do wydrukowania i już mamy. Wystarczy, że tylko narysujemy dwa obrazki i już mamy zrobione ćwiczenie w ciągu kilku minut tak naprawdę. Kolejne ćwiczenie jest to disco fryzury, czyli artystyczny nieład. Tutaj ćwiczenie to polega na tym, że dziecko czy kredką, mazakiem, palcem, czym my powiemy dziecku, czym ono chce pracować, idzie po tych liniach. Na początku paluszkiem, tutaj mamy strzałki, więc w kierunku tych strzałek
rysuję fryzurę. Ja też robię tak, że jedną taką fryzurę daję wydrukowaną i ćwiczymy sobie paluszkiem. Później jak drukuję, to coraz to taki bladszy ten rysunek, aż prawie jest przezroczyste, żeby dziecko mogło samo dorysować. Tutaj mamy i taką rozszczepaną fryzurę, tutaj tak samo paluszkiem w kierunku strzałek idziemy i tak każdą część, włosy, głowę, usta, oczy rysujemy. A trzeci obrazek jest to swobodne dorysowanie disco fryzury. Moi uczniowie bardzo lubią to ćwiczenie, ponieważ to pomaga im w ćwiczeniu chwytu, czy to poprawny chwyt kredki, mazaka. Mam uczniów, którzy muszą mieć specjalne nakładki na narzędzia pisarskie. Też tutaj mam mamę, która zainwestowała dość dużo pieniążków, żeby każda kredka miała nakładkę, co też mu pomaga. Ale te fryzury, te disco fryzury możemy wykorzystać, mając takie zwykłe pudełko, jest to zwykłe pudełko za nie wiem, 4 czy 5 zł, otwierane, wkładamy tutaj naszą kartkę, czy tam przyklejamy i zamykamy wieczko, jeszcze mi się rozwaliło, zamykamy i dziecko paluszkiem po tym pudełku może rysować. Musimy tylko patrzeć, żeby ono nie było takie, jak to powiedzieć, żeby było gładkie, żeby nie było właśnie takich nierówności, ponieważ będzie to lepiej będzie dziecku wodzić palcem po tym pudełku. Też możemy takie disco fryzury wykorzystać. Możemy tutaj naprawdę, czy będzie to zwierzątko, ulubione zwierzątko ucznia, czy ulubiona dyscyplina sportowa, którą uczeń się interesuje. Wszystko zależy od tego, jakiego mamy ucznia i co wiemy o tym uczniu. Ja mam różnych uczniów, mam jednego ucznia, który interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną, więc często to ćwiczenie dostosowane do jego zainteresowań. Czy to będzie piłka, czy to będzie murawa, czy to będzie nazwisko ulubionego piłkarza. Wszystko to będziemy obracam w to, żeby on szybciej wszedł ze mną w to zadanie, w interakcję. Bo wiadomo, jeśli nie ma tej reakcji ucznia, nam też będzie coraz to trudniej. Kolejnym ćwiczeniem to jest panie doktorze, pacjent gotowy. Tak moje uczniowie mówią, kiedy mają właśnie używać pensety, które Państwo macie na rysunku. Pensetą możemy wykonać wiele ćwiczeń. Czy to przekładać kolorowe pomponiki do kolorowych miseczek kolorystycznie, czy też ćwiczyć matematykę na takich zajęciach, czy też możemy układać litery alfabetu, duże litery alfabetu wydrukowane i wyłożone pomponikami. To tylko nasza inwencja twórcza, jak my dane ćwiczenie to wykorzystamy. Wiadomo, te ćwiczenia będą też dostosowane do wieku dziecka, aczkolwiek ja mam uczniów i szóstą klasę, piątą klasę, więc też piątoklasiści dobrze bawią się poprzez przekładanie tutaj tych pomponików, ale też nam, jeśli chodzi o klasę ósmą, to też pokażę troszeczkę inne ćwiczenia. Tutaj mamy detektyw paluszek na tropie. Ćwiczenie polegające na tym, że dajemy dziecku taką, na przykład takiego pawia wydrukowanego i paluszkami, opuszkami palców wykleja pawie pióra. Farby, też musimy zwracać na to uwagę, czy te farby nie będą alergiczne. Ja polecam, bardzo polecam temperę, litrowa tempera na Allegro, 10 kolorów, 100 zł. Starcza na bardzo dużo razy, więc nie jesteśmy w stanie tego zużyć przez cały rok szkolny. I tutaj Państwo widzicie, są odbite paluszki w różnych kolorach, w zależności od tego, jakie kolory mamy dostępne. To ćwiczenie, czy możemy też, czy dziecko będzie przekładało, jak będzie przekładało paluszki, czy też będzie wstawało, bo moi uczniowie, którzy to ćwiczenie wykonują, bardzo często wstają, ponieważ ich gubią się na kartce w układzie kartki. Jak na przykład chłopiec miał wykonać tutaj paluszkiem właśnie te prawe pióra, to musiał tak odwracał rękę w taki sposób, że ja próbowałam to zrobić i naprawdę, proszę mi wierzyć, było tak
ciężko, tak mnie ręce bolały, a dla niego to było naturalne, więc też musimy zwracać uwagę, w jaki sposób dziecko to będzie robić. Tutaj mamy też pszczółki, gdzie musimy paluszkować kolorem te pszczółki. Możemy dać dziecku czystą kartkę i żeby paluszkami swoje imię napisało. Wszystkie te ćwiczenia mają usprawnić pracę dłoni. Na tym nam najbardziej zależy, ponieważ jest to dla nas dosyć ważne. Jeśli wypracujemy odpowiedni chwyt, odpowiednie tutaj też ruchy palców, dziecku też będzie o wiele wygodniej. Na przykład to ćwiczenie wykorzystuję też w klasach starszych w taki sposób, że oni pod każdym opuszkiem w domu niestety mąż wykorzystuje całą rodzinę do odbijania opuszków palców na małe karteczki. Te opuszki są ponumerowane i pod spodem jest napisane zadanie. Albo na przykład jak mam to klasę siódmą, to zadanie jest ukryte za pomocą QR kodu. Dziecko skanuje i wie, gdzie dalej dalsze wskazówki do zadania. Na przykład, czy to będzie znajdź kartkę z napisem Lego i wyklej, nie wiem, tam załóżmy pomponikami cały wyraz. Pamiętaj, że tylko możesz stosować kolor niebieski, kolor żółty. Zależy to, co my wymyślimy temu dziecku. Moi uczniowie bardzo, bardzo lubią graficzny dyktandat, to szczególnie starsze klasy. Graficzny dyktandat, czy to będą właśnie uzupełnianki, czy to będą ćwiczenie pisowni wyrazów, czy to będą ukryte związki frazeologiczne z dobieranką i kolorowaniem kwadracików. Mówię, zależy to od tego, jakich uczniów mamy i naszej inwencji twórczej, to co chcemy naszym uczniom zaproponować podczas zajęć. Dokończ obrazek symetrię. To ćwiczenie jest już, tak myślę, do klasy czwartej, też trzeciej, tylko trzeba uważać na obrazki, które my dajemy. Tutaj mamy mrówkę, tutaj mamy muchę do dokończenia i to też pozwala nam dowiedzieć się, jak dziecko, czy dziecko prawidłowo widzi. Bo niestety podczas tego ćwiczenia moi uczniowie bardzo często dorysowywali na przykład tu głowa nie była dobrze odzerowana, czy też tutaj jak mamy trzy nogi, to bardzo często rysowali cztery, bądź tej środkowej brakowało, tutaj tego różka też nie było, albo po prostu uczeń odrysował tylko kontur i koniec. Pytając się, co było, dlaczego tak tutaj nie było, czemu tego nie dorysowałeś? Często mówią, proszę Panią, ja nie wiem, co tam rysować. Ja nie wiem, jak to dorysować. Też tutaj możemy pomóc naszemu uczniowi. To ćwiczenie, kiedy na przykład dziecko to już prawidłowo narysuje, możemy poprosić o dać mu plastelinę, więc to też będzie kolejny element, i żeby wykleiło paluszkiem, roztarło plastelinę tutaj po konturze. Kiedyś właśnie takie ćwiczenia, jeszcze ja pamiętam z podstawówki, gdzie też miałam różne problemy z dłonią, też takie robiliśmy z nauczycielami. Kawałek plastyny i rozcieraliśmy po konturze. Możemy dać pastele. Pastele tutaj też się idealnie do tego nam sprawdzą. Możemy tutaj dać pastele olejne, czy pastele suche, czy nawet farby. Niech paluszkuje, niech to pokoloruje palcami, tylko żeby to robił palcami. Bądź też różnego rodzaju pędzle o różnej grubości. Są takie pędzle, polecam serdecznie dla wszystkich nauczycieli sklep Action. Jeśli Państwo macie u siebie, jest multum rzeczy i nie są takie drogie, do zajęć właśnie grafomotorycznych. Można idealnie zakupić wszystkie materiały. Możemy też zrobić tak, że dziecko tutaj odrysowało naszą tą mrówkę, ale też poprosić dziecko, żeby w jednej rączce trzymało kredkę czy tam ołówek, a drugą rączką szło tutaj po śladzie, żeby obu rącz rysowało. Jedna rączka kredka, druga rączka tutaj po śladzie. To też możemy, to też nam się dobrze sprawdzi, ponieważ
zobaczymy, jak jest, jak to dziecko potrafi odwzorować. Jest to dosyć trudne i polecam to robić z uczniami właśnie starszymi, żeby to takie ćwiczenie wykonywać na usprawniające. Tutaj jeszcze z tą muchą robiłam takie ćwiczenie, że dałam dzieciom bibułę i dziecko robiło kuleczki, więc też tutaj ta praca paluszków była. Zwijaliśmy kuleczki i później skrupulatnie wyklejaliśmy tą kuleczką cały obrazek. Są uczniowie, którzy będą to robić bardzo chętnie, ale są uczniowie, którzy nie będą to robić. Więc dlatego znowu musimy dobrać obrazek, dobrać ćwiczenie do naszego ucznia. Bardzo polecam z całego serca wydawnictwo Harmonia, które ma bardzo dużo materiałów, książek, jeśli chodzi o grafomotorykę i też dysleksję. Bo wiadomo, dysleksja jest też tutaj problemem. Jest to pisanie, tak? Błędy w ortografii, ale też bardzo często odzerowanie liter. Więc te ćwiczenia też nam pomogą, ponieważ ja to u swoich dyslektyków na grafomotoryce też stosuję i widzę efekty. Niestety zdalne nauczanie całą nam tutaj pracę troszeczkę zaprzepaściło, ponieważ uczniowie będąc w domu nie chcą wykonywać ćwiczeń, a czas nawet na online'ach jest ograniczony. Tutaj mamy świecące pudełko pełne cudów. Tak jak w młodszych klasach mamy zwykłe pudełko, wsadzamy tam nasze światełko i na przykład możemy posypać tutaj wierzch mąką, piaskiem i rysować litery, obrazki, to co dać dziecku inwencję, żeby ono było kreatorem. Polecam takie pudełka, to są już tutaj, te pudełko jest płaskie, więc te pudełko idealnie się nadza niż to małe. Wsypujemy tutaj mąkę, światełka i już mamy zadanie. Zadanie jest dostosowane do wieku, zadanie jest zachęcające, bo każdy z nas, nie oszukujmy się, będzie chętnie chciał tutaj paluszkiem sobie popisać, dłonią popisać, nawet porysować to, co my chcemy wyćwiczyć z tym uczniem. Podczas jeszcze edukacji stacjonarnej takie pudełko przenosiłam nie tylko na zajęciach z grafomotoryki, ale też na zajęciach z języka polskiego, gdzie bawiliśmy się w kalambury. Dzieci z dysgrafią, dysleksją najchętniej brały w tym udział, ponieważ dla nich to też był pewnego rodzaju element terapii. Ćwiczenia wykonywały, rysowały, bardzo często też pisały wyrazy, w zależności od tego, jakie mamy duże te pudełko. Polecam jak największe pudełko zakupić, żeby tylko tutaj, czy nawet sam blat może być zwykły karton i zwykła przykrywka od pudełka położona, tylko musi tutaj być ta pokrywka przezroczysta. Kładziemy i dziecko już tutaj swobodnie sobie palcem może działać cuda. Tutaj też możemy, czy światełko, czy ukryć obrazek. Też tak robię, że przyklejam tutaj obrazek, odwracam, zasypuję tutaj piaskiem, zasypuję mąką i dziecko na przykład musi ten obrazek cały, ten piasek odgarnąć, żeby zobaczyć, co tam jest. Ale przy tym używam różnych pędzli. Czy to będzie malutki, czy to będzie duży pędzel, w zależności od tego, co chcę z tym dzieckiem wyświetlić. W szczególności jest to chwyt, trzymanie poprawne narzędzia pisarskiego i też trzymanie poprawne pędzli, bo nie oszukujmy się, nasi uczniowie różnie trzymają. Mam ucznia, który pisze tak, mam ucznia, który tak po prostu wygina te palce, że ja nie jestem w stanie tego pokazać, ale tak po prostu, ja zawsze zadaję mu pytanie, jak ty to robisz? Nie jest tobie niewygodnie, czy nie męczy ci się ręka? Nie, proszę pani, jest okej, jest okej. I nauczyć teraz przestawić to dziecko na poprawny chwyt jest bardzo ciężko. Dużo dzieci mamy w klasie pierwszej, które piszą właśnie tak, albo tak rysują, albo tak piszą, więc też tutaj jest nasza praca, żeby dać taki pędzelek,
wskazać mu poprawne trzymanie naszego tutaj narzędzia i troszeczkę zabawy. Dać im możliwości szukania, też to czynienie na spostrzegawczość, bo niekiedy ten obrazek jest większy, mniejszy, bardziej widoczny, mniej widoczny, więc to zależy naprawdę dużo od nas. Co my chcemy, aby to dziecko wyćwiczyło? Mówię, tak, pudełko, tutaj możemy też zrobić z tego pudełka na przykład losowanie. Co jest ukryte w pudełku? I wtedy też uczniowie mają świetną zabawę, tak na zakończenie zajęć, dla rozróżnienia wkładamy jakieś elementy, pudełko tutaj zakrywamy czymś od środka, bądź też jakiś materiał, żeby nasze skarby były ukryte. Kolejnym ćwiczeniem jest rysowanie po linii oburącz. Tak jak już mówiłam, przy symetrii, tak tutaj. Proste na początek, dajemy proste, bardzo proste obrazki. Czy to będzie, czy dajemy dwa ołówki, czy tylko będziemy samymi paluszkami, jednym paluszkiem, dwoma paluszkami, później całą dłonią rysować, to też zależy od możliwości naszego ucznia. Ja mam bardzo dużo dzieci właśnie na zajęciach prywatnych, bo też prowadzę grafomotorykę i przede wszystkim jest problem z pisaniem w szkole, z pisaniem. Tutaj też mama bardzo chciała dziecko przestawić z lewej ręki na prawą, więc tutaj też była frustracja tego dziecka, on nie chciało pisać, buntowało się, ale już kiedy były takie ćwiczenia wydrukowane i na przykład na ścianie, gdzie dziecko stanęło naprzeciwko ściany i już sobie rączkami spokojnie. Czy to też dobrze nam się sprawdza na tablicy interaktywnej, ponieważ mamy różne oprogramowanie i też możemy rysować. Też to jest atrakcyjne dla dziecka, niż tylko siedzenie w ławce. Dziecko ma możliwości, dużo możliwości, czy to rysowanie tego za pomocą różnych kolorów, czy też tutaj możemy wybrać obrazek, żeby też tutaj dwoma rączkami narysowało, czy też chcemy, żeby coś napisało. Mam dziecko, które pisze dwoma rękoma, lewą i prawą, więc jak na lekcji się zmęczy prawą, to pisze lewą i odwrotnie, więc to też jest dla niego idealne ćwiczenie, a jak mam zajęcie z grafomotoryki, to też przychodzi nawet posiedzieć i coś porobić. Coś ciekawego porobić, jak to zawsze mówią moje uczniowie. Tutaj już nie zamieściłam takiej zabawy, tutaj zabawa zaczerpnięta z arteterapii. Potrzebujemy zwykły gips. To jest najprostszy gips, taki zwykła bandaż gipsowy, zakupiony na Allegro. Potrzebujemy tylko pojemniczek z wodą, namaczamy ten gips i czy to będzie łyżka, czy to będzie patyczek laryngologiczny, czy to będzie nasz palec. Kiedy prosimy dziecko, owijamy dziecku palec folią bądź woreczkiem i to dziecko może tworzyć na paluszku swoje pacynki gipsowe. Ja takie zajęcia daję na zajęciach kreatywnych, żeby coś stworzyć, bo też zachęcam swoich dyslektyków na zajęcia kreatywne, gdzie mogą wykazać się swoją inwencją i też troszeczkę poćwiczyć. Czy też możemy zastosować, na przykład, jak teraz patrzę, co przygotowałam, takie pudełeczko. Ja tu mam zwykłe pudełeczko z Allegro. Zawsze takich pudełeczków mam ukryte skarby i na przykład losuję. Dzieci uwielbiają zabawę losowanie. Losuję na przykład, to są zwykłe gumki z AliExpress zakupione. Rysuję, na przykład ja wylosowałam taką babeczkę. I dzieci na przykład, czy mają narysować babeczkę kredką, paluszkiem, farbą, czymkolwiek. Ma być narysowana babeczka. To ćwiczenie samo dzieci mi wymyśliły, że może, bo często też pytam się, jaką zabawę wy znacie, co chcemy się pobawić, jeśli to są dzieci młodsze, więc oni bardzo często losowanie. To są różne gumeczki takie, czy to muszę narysować takiego misia, czy takiego misia, to też w zależności od tego, co wylosuję. Ale w takim kubeczku, zwykłym plastikowym kubeczku, bo też unikam szklanych, żeby dziecko nie zbiło, możemy postawić karteczki z napisem
jaka zwierzonka, kotek. I dziecko na przykład klei karteczkę na kartkę i linię prowadzi do rysunku kotka. Czy też możemy tutaj wykorzystać na przykład, kiedy mamy starsze klasy, do ćwiczeń z lektury. Kiedy dziecko przychodzi do nas na ćwiczenia grafomotoryczne, mamy możliwość powtórzenia materiału z takim uczniem. Możemy też wykorzystać tutaj zwykłe ciasto na pierogi. Bardzo często mamy teraz babcie, mamy robią te pierogi, więc ja też proszę rodziców, żeby powiedzieć babci podpowiedzieli, żeby trochę tego ciasta dała dziecku i żeby ten palusz rękoma też pogniotło te ciasto. To też jest ćwiczenie na tutaj mięśnie rąk. Niestety są tacy uczniowie, którzy nie mają takiej możliwości w domu. Usłyszałam od jednej mamy, że ona nie robi pierogów, ponieważ ma meble za 12 tysięcy i nie pozwala nawet dziecku ciąć. A dziecko było w zeszłym roku na zajęciach prywatnych, do mnie przychodziło klasa czwarta, dziecko nie potrafi ciąć nożyczkami, bo mama nie pozwala w domu tego robić. Więc jak przychodziło do mnie, to pierwsze co było, czy potniemy dzisiaj nożyczkami, a mogę nożyczki, a nauczy mnie pani ciąć nożyczkami, bo w szkole się ze mnie śmieją, więc to też trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, na potrzebę tego dziecka, co ono potrzebuje i wsłuchać się w to, co on do nas mówi. A tutaj też na przykład bardzo często wykorzystuję wszystkie gazety, wszystkie rodzaje papieru, gazety. Mój mąż się śmieje, że w domu chyba powinnam założyć skup makulatury, bo jak idę do sklepu, to tylko jakieś reklamy. Nagrywam filmik z zadaniem, jak dziecko, żeby to zrobiło. Na zajęciach online'owych omawiam, wysyłam później filmik i dziecko krok po kroku robi tak, jak ja na tym filmiku pokazuję. Czy też stosuję masy papierowe. Tutaj przy tej masie, jeśli chodzi o... Tutaj wrócę tylko do tych mas sensorycznych. Tutaj nie napisałam masę papierową. Papier, gazety, miksujemy i mamy masę papierową. To też możemy wykorzystać. Taką masę często robię przed zajęciami razem z uczniami, ponieważ tutaj też oni mogą rękoma tutaj tak podusić ten papier w misce, w garnku, w zależności co ze sobą przywiozę z domu. To też możemy tutaj. Możemy też wykorzystać plastelinę, możemy tutaj wykorzystać naprawdę bardzo dużo rzeczy, które są tanie, ale niekoniecznie dużo za nie zapłacimy. Też świetna jest masa, ten sztuczny śnieg. Zwykła pianka do golenia i naprawdę działa to cuda. Potrzebujemy tego skrobię ziemniaczanki, jak ja robię trochę wody, a nie, to jest ta newtonowska z skrobią, a jeśli chodzi o taką, ten sztuczny śnieg, to z pianki do golenia. Najtańszej, jaka jest w sklepie. Nie inwestujemy w drogie masy, w drogie rzeczy, nie ma sensu. Masa solna, gdzie prosimy na przykład dzieci o przyniesienie mąki i soli, więc też mogą. Na zajęciach grafomotorycznych z dziećmi robiłam bardzo znaną masę, jaką jest zimna porcelana. Jest to masa, która po zastygnięciu wygląda prawie jak porcelana i potrzebujemy tylko trochę skrobi, trochę kleju, najlepiej Wicol i to też najtańszego, oliwki dla dzieci, bądź też glicerynę, ja też dodaję troszeczkę octu i zwykły zapach do ciasta. Najtańszy, jaki jest czy w Kauflandzie, czy w jakimś innym sklepie. Tutaj pani, co robić online z klasami starszymi? 4-8. Właśnie to, ja z klasami, czy moją piątą klasą na przykład robię takie rzeczy. Proszę na przykład
rodziców o przygotowanie masy. Moi piątoklasiści robią glutki, te slajmy, jak on to nazywają. I to z rodzicami razem. Albo też proszę rodziców, żeby przygotowali wszystko przed kamerkę i razem z dzieckiem mieszamy wszystko. Z klasami siódmymi, ósmymi graficzne dyktanda. Wysyłam im i oni wtedy uzupełniają te dyktanda. To też zależne, czy nasi uczniowie chcą to robić, czy nie. Po co przestawiać dzieci z lewej na prawą rękę? Tego też nie potrafię zrozumieć. Ja jestem niestety tym, jak to powiem, przepraszam za słowo, błędem edukacji, gdzie też mnie moja pani wychowawczyni w klasach 1-3 przestawiła całkowicie na rękę prawą. Też jestem, byłam od zawsze leworęczna, przestawiała mnie na prawą rękę, gdzie to dla mnie nie było niewygodne. Niestety tutaj stało się tak, że rodzice musieli wypisać mnie ze szkoły, ponieważ ta pani nie przyjmowała do wiadomości, że rodzic na to nie zezwala. Teraz piszę prawą, piszę lewą, wszystkie rzeczy wykonuję lewą, a prawą nie widzę sensu, żeby to robić. Tak, właśnie takie przestawianie dzieci powinno być zakazane, ale to też proszę zwrócić uwagę na to, że często rodzice tego oczekują, albo dziecka będą się śmiać w szkole, że jest leworęczne, albo będą przezywać i tak dalej. Ja cały czas tłumaczę rodzicom, że nie ma sensu przestawiania dziecka. Pisze lewą, niech pisze lewą, będziemy pracować na lewej ręce, doskonalić chwyty, doskonalić pismo, też będziemy tutaj ćwiczyć tą lewą rękę, ale mama mi powie, nie, ona chce na prawą, chce, żeby dziecko pisało prawą, to niestety ja takiego dziecka nie biorę na terapię, nie biorę na ćwiczenia z grafą motoryki, ponieważ ja nie wezmę odpowiedzialności za to dziecko, żeby go przestawić, bo później mamie się odwiedzi i to będzie niestety moja wina. Tak, oczywiście, można oprzeć się na profesor Cieszyńskiej, oczywiście, że tak, ale szanowni Państwo, jest tak, że często rodzice nie chcą słuchać naszych rad. Często słuchają, albo tak jak się mówi powszechnie, jednym uchem słucha, drugim wypuszcza, więc to jest trudne. Trudna jest rozmowa z rodzicem, wytłumaczenie i pokazanie rodzicowi, dlaczego tak się dzieje. Podczas tych zajęć z grafą motoryki, podczas te ćwiczenia, bardzo też widzę, jak moi uczniowie pracują. Naprawdę, mam ucznia, który tylko kolorem, na przykład, tak jak mówiłam Państwu, zielonym. Ale też wyszło, że kilka lat temu, jak zaczynałam pracę jako właśnie tutaj z grafą motoryki, jako terapeuta, to wyszło na to, że dziewczynka ma bardzo duże deficyty. Mówiłam mamie, żeby poszła do poradni psychologiczno-pedagogicznej, przebadała córkę. Mama nie zgodziła się absolutnie, bo jej dziecko, jak on to powiedział, jest normalne. Więc to też trzeba zwrócić na to uwagę. Tak, dobro dziecka jest nadrzędne i powinno być dla każdego z nas najważniejsze. Wiadomo, my zrobimy swoje w szkole, zrobimy na online, a co później się z tym dzieckiem stanie, jak rodzice z nim nie będą ćwiczyć. Więc to też jest ten problem. Też rozmawiam z różnymi rodzicami, spotykam się z różnymi rodzinami. Są domy takie, że widać, że to dziecko chce coś robić, ale nie może, jak z tymi nożyczkami. Meble za 12 tysięcy, mama nie pozwala ciąć. Dziecko nie będzie brudzić, bo mama wysprzątała. Więc tutaj ten też problem właśnie jest w tym rodzicu, żeby ono, ten rodzic po prostu pozwolił temu dziecku pracować. Tutaj na tym slajdzie zamyślałam, że podczas takich zajęć jest ważna współpraca, jest pomysł, zaangażowanie, dobra relacja, nie ma strachu. Nie ma strachu przed zajęciami. Mam teraz dziecko, od tygodnia pracuję z nim, z chłopcem, który nie chce pracować, ponieważ z poprzednim nauczycielem strasznie to przeżył. Było tak, że pani krzyczała na dziecko, że jak poprawnie nie wykonał ćwiczenia. Więc tutaj strach, krzyk nam nic nie pomoże. Dziecko powinno się czuć dobrze, powinno mieć bezpiecznie, powinno być zaopiekowane, ale nie karcone strachem, który niestety coraz częściej występuje u takich dzieci.
Tak, ja spotkałam się niestety z taką, z dziećmi, które śmiały się z leworęcznych, czy też był taki przypadek, akurat nie w mojej szkole, tylko podczas prywatnych zajęć z chłopcem, gdzie mówił, że wszystkie przybory szkolne dla osób leworęcznych zostały w chłopcu połamane przez kolegów z klasy, ponieważ po prostu tak, dla zabawy, dla powszechnie, można powiedzieć, dla jaj, więc też tak się zdarza, że niestety tak się dzieje. Ja mam co zrobić z dzieckiem oburęcznym? I tutaj też mamy problem, w zależności od tego, którą rękę chcemy ćwiczyć. W takich przypadkach zwracam uwagę na to, która ręka jest dominująca u tego dziecka. I tą rękę ćwiczę. Ale też nie pozostawiam tej drugiej ręki bez ćwiczeń. Dlatego tutaj te prace, gdzie dziecko wykonuje obiema rękoma, idealnie się sprawdza. Masy sensoryczne, rysowanie z wykorzystaniem obu rąk. Tak, dokładnie, musi być wybrana ręka dominująca. To wszystko wychodzi, możemy używać różnego rodzaju testy przesiewowe, możemy tutaj, nawet jak dziecko wykonuje jakąś pracę, obserwować i zwrócić później, powiedzieć rodzicowi, jakie są nasze obserwacje, czy też my bardzo często wydajemy, piszemy opinię o takim dziecku i albo kierujemy dziecko jeszcze na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. To my jako nauczyciele, terapeuci, tak ładnie powiem, jesteśmy odpowiedzialni za to dziecko, za to, jak my będziemy z nim ćwiczyć. Są też uczniowie, którzy posługują się obiema rękoma, jest to dosyć trudne i problematyczne. Mam w klasie, nie swojej, ale uczyłam tak w klasie właśnie dziewczynkę, która posługiwała się obiema rękoma i niestety jest to problem. Kiedy chciała pisać lewą ręką, to przeszkadzała tam koleżance w ławce. Jak chciała pisać prawą, to nie mogła pisać. I tak mama też prosiła o to, o przesadzanie z miejsca na miejsce. Ale no niestety jest to utrudnione, kiedy co 5-6 minut będzie pisało inną, drugą ręką. Więc my też nie będziemy tak przesadzać, bo w pewnym momencie zrobi nam się bardzo duży harmider w klasie i lekcja nam się gdzieś rozmyje. Tutaj też polecam różnego rodzaju ćwiczenia z zastosowaniem na przykład czy fart, czy też wydzieranek. Też tutaj już nie zamieściłam, idealnie nam się sprawdzą. Są takie takie kartki, moi uczniowie to teraz na przerwach między lekcjami online'owymi robią, że jest czarna kartka i takim specjalnym malutkim ołóweczkiem się ją wydrapuje. Więc to też jest, można też ćwiczenia wykorzystać na grafomotoryce. Tak, możemy my wybrać po testach. Ja zalecam rozmowę z rodzicem o dziecku, żeby nie dokonać złego wyboru właśnie ręki dominującej. Bo niestety też tak możemy postąpić. Jeśli chodzi tutaj też o materiały do grafomotoryki, polecam wszystkim Państwu stronę Printoteki. Jest bardzo dużo materiałów dostępnych, tylko wykupuje się abonament, można też z kilkoma nauczycielami wykupić taki abonament i te materiały swobodnie pobierać i wykorzystywać na swoich zajęciach. Różnego rodzaju rysunki, różnego rodzaju kalki na przykład. Jeśli chodzi o te szalone fryzury, tutaj cofnę się o te zadanie, to też na przykład możemy utrudnić trochę dziecku to zadanie. Dać sznurek, taką grubszą nitkę, żeby wykleiło kolorowym sznurkiem na przykład naszą fryzurę. Też dodatkowe ćwiczenie. Nałożyło paluszkiem klej i później za pomocą palca, całej dłoni naklejało tutaj sznurek. Więc też nie zrobi tego szybko. Zwrócimy uwagę, żeby to było zadanie wykonane dokładnie za pomocą różnych materiałów. Więc
mówię, inwencja twórcza, to, co mamy pod ręką. Ja też takie ćwiczenia robię, jak jest jesień, zbieramy liście i na przykład na dużej kartce formatu A3 wyklejamy panią jesień liśćmi. Też albo malujemy, tutaj malujemy farbami wszystkie materiały, które mamy naprawdę dostępne w obrębie naszej szkoły. W kuchni mamy. Czy też, no niestety, jako nauczyciele jesteśmy często chomikami i zbieramy wszystko to, co nam się przyda i tak mamy przyda się kiedyś podczas zajęć, więc o przesadzanie dziecka ze względu na leworęczność musimy na to zwrócić uwagę. Jak piszę lewą ręką, ja sadzam zazwyczaj takie dziecko w środkowym rzędzie, że podczas pisania nie będzie nikomu przeszkadzało. A też często dobieramy właśnie uczniów. Widziałam, że spotkałam się z takim z jednej ze szkół, gdzie nauczyciel dobierał uczniów pod względem właśnie, którą ręką pisali. Leworęcznych sadzał z leworęcznymi, praworęcznych z praworęcznymi. To też jest troszeczkę krzywdzące, ponieważ nie zawsze dziecko z każdym dzieckiem chce siedzieć. Też musimy zwrócić na to uwagę. Ja u siebie w klasie, gdzie jestem wychowawczynią, nie mam dziecka leworęcznego, więc u mnie nie mam takiej możliwości, żeby to dziecko przesadzać, ale już w innej klasie, gdzie uczę, to mam leworęczną dziewczynkę i ona siedzi zazwyczaj w środkowym rzędzie. Sama stwierdziła, że takie miejsce jej odpowiada, nikomu nie przeszkadza, a wręcz przeciwne, ona też się czuje i ma zapewniony komfort psychiczny. Tutaj też to tylko minimalne ćwiczenia, które możemy wykorzystać na lekcjach. Tych ćwiczeń jest ogrom, jest masa różnych mas ćwiczeń, czy możemy na tym budować historię. Często też widziałam właśnie na różnych filmikach na YouTubie, gdzie nauczyciele budowali historię i tworzyli do tego ćwiczenia. Zajęcia były pod tematyczne. Też tak czasami robię właśnie, jeśli mam ucznia, który nie chce nic, kompletnie nic, amen w pacierzu. Nie i koniec. Wchodzi na zajęcie i mówi, proszę Panią, dzisiaj nie będę robił. Wie Pani, że ja dzisiaj nie będę pracował z Panią? No i to dobra. No to teraz muszę tak zadziałać, żeby jednak zmienić zdanie. Wtedy ja sobie siadam, mam wszystkie materiały i zaczynam pracę. I jak już widzę, że już tak coraz bardziej zagląda, zerka, co ja tam robię i wtedy szybciej wchodzi ze mną w interakcję i robimy ćwiczenie. Satysfakcjonujące dla mnie jest to, kiedy mi uczeń powie, proszę Panią, było super, dziękuję, było super, nie mogę się doczekać kolejnych zajęć. Ale no niestety, takich słów od uczniów coraz mniej niestety usłyszymy. Szczególnie teraz na tym zdalnej edukacji. Tak, Pani Moniko, tutaj Monika 1, że wystarczy postawić dziecko z lewej strony ławki, żeby pisząc nie stykało się z łokciem z praworęcznym dzieckiem. Oczywiście, że tak. Ale co zrobić, kiedy na przykład my mamy ławki, tak jak ja mam w szkole, ławki połączone ze sobą. Mam trzy ławki złączone w jednym i tak cztery rzędy ławek. A jeden rząd jest oddzielony i tam jest ściana, kaloryfer i też tutaj jest ten problem. Więc tak, to dziecko leworęczne często nie posadza z lewej strony ławki, bo jest właśnie już parapet, a z drugiej strony jak posadzę w środkowym rzędzie, to mamy tak wąskie przejście, że boję się, żeby czy nie szturało ucznia, który siedzi po jego lewej stronie. Więc tutaj jak mamy ten komfort dużej klasy, dużej sali, więc zazdroszczę wszystkim, jeśli tak mają. Ja niestety takiej możliwości nie mam, ale nie narzekam, bo zawsze może być gorzej. O. Bardzo dziękuję za to, że Państwo uczestniczyli, poświęcili swój czas i spędzili tą godzinkę ze mną i tutaj z Sylwestrem, który zaraz się podłączy. Tak jest, ja już się włączam, tak więc i od siebie tylko dodam, że oczywiście jest certyfikat, nagranie do ponownego obejrzenia Angeliki, jeżeli coś będziecie chcieli sobie powtórzyć, będzie dostępne na YouTubie, na profilu naszego partnera technologicznego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne. Link do ankiety na
końcu której znajdziecie certyfikat. Już wstawiłem w dwóch miejscach, zarówno tu na ClickMeetingu, jak i na profilu Mentor Systemy Audiowizualne, gdzie leciało wydarzenie na żywo na Facebooku, tak więc zachęcam. Ze swojej strony zapraszam na za tydzień, będzie ciut inaczej, bo będzie bardziej cyfrowo, będą cyfrowe mapy interaktywne z różnymi naprawdę świetnymi rzeczami, jak między innymi filmy do wykorzystania nie tylko, tak jak mówiłem, na historii, geografii, ale chociażby ja używam na angielskim, czy nawet na edukacji wczesnoszkolnej. Też fajnie, jakby wplatające się mimo wszystko w edukację zdalną, jak i właśnie w edukację stacjonarną, ponieważ możemy ich używać zarówno na monitorze, jak i między innymi na Teamsach, Zoomie i tak dalej, przez komputer z dzieciakami. To jeżeli chodzi o webinary darmowe. Przypominam również tym, którzy byliby zainteresowani, o webinarze Pro. 3 godziny z Moniką Kapuśniak i Jenny Ali od podstaw do Escape Roomu za jedyne 39 zł z nagraniem, certyfikatem i naprawdę. A i Monika, jeszcze Monika obieca, że wylosuje osobę, która pójdzie do niej na obiad we Wrocławiu. Tak? Na Kapuśniak, na Kapuśniak. Na Kapuśniak oczywiście, Monika Kapuśniak zaprasza. Na Kapuściak, no i oczywiście obserwujcie Fundację Inspirujemy i Mentor Systemy Audiowizualne. Już niebawem, tak, bo za tydzień pojawi się ramówka majowa, która także, słuchajcie, wygląda bardzo ciekawie. Tak, super. Więc będzie dla każdego coś dobrego, bo staramy się tak dobierać, żeby każdy coś u nas znalazł dla siebie. A dzisiaj Wam dziękujemy i życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym tygodniu. Kolejnym tygodniu zdalnej edukacji. Tak więc, co by Teamsy dobrze działały, Zoomy się nie kraszowały i Google płynnie chodziły. No i oczywiście coś, czego wszyscy sobie życzę, żeby UNET nie miał znowu przerwy technicznej, czyli wulkan. Tak, i żeby wrócić do szkoły, jak nie, najszybciej. Tak, a ta już tam jak najszybciej. Angelika, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, znaczy godzinę temu, po majówce. Oj. Już. Po majówce. Certyfikaty z darmowych webinarów wrzuciłem link, powtórzę ten link, wystarczy kliknąć i tam po wypełnieniu ankiety jest link do certyfikatu. Na górze będzie certyfikat. Tak, chyba, tak? Po wypełnieniu ankiety pojawia się nowe okienko i tam jest certyfikat, natomiast na webinarach pro certyfikaty dostarczane są na maila, bo są zupełnie inne certyfikaty, tak, już robione przez system imienny, tak więc tak to bywa. A ja tylko zachęcam do obserwowania właśnie grupy Zainspirowani, tak? Sylwester, dobrze mówię? Zainspirowani. Tak, bo co wtorek pojawia się nowe rzeczy, co będą, jakie będą szkolenia nowe. Śledźcie wszystko, co tam się ciekawego dzieje, bo dzieje się dużo, naprawdę się dokładnie dzieje. Dokładnie, i tam też możecie złapać Angelikę. Tak. Wystarczy ją oznaczyć i odpowie na każde pytanie, prawie. Na wszystkie. Dokładnie. A niedługo będę robić właśnie taki warsztat online'owy z tworzenia własnych mas sensorycznych, więc też zapraszam wszystkich. To chce się ze mną pobawić. A ja powiem, jeżeli czegoś Andrzejka nie będzie widziała, to mamy jeszcze innych ekspertów i od pytań tak zwanych trudnych mamy Łukasza Gierka, który jest jednym z nielicznych ludzi, którzy wiedzą, dokąd tu pta jesz nocą. Tak więc za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy z Angeliką. Do domu. To już Łukasza pytaj tak naprawdę. On to wie, dokąd to tupta. Tak więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Dziękuję również. Do widzenia i do usłyszenia.